Tradycyjnie czerwcowa sesja Rady Gminy wiąże się z udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest procedura dotycząca wotum zaufania. Wójt gminy Kościelec przedłożył Radzie Gminy raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności wójta jako organu wykonawczego w roku poprzednim. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada Gminy postanowiła udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Kościelec. Udzielenie wotum zaufania oznacza akceptację kierunków i działań podejmowanych przez wójta, jak również pełne zaufanie Rady Gminy dla organu wykonawczego. Następnie Rada Gminy Kościelec przystąpiła do rozpoznania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2023. Komisja Rewizyjna Rady Gminy na wcześniejszych posiedzeniach wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za ubiegły rok oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi gminy absolutorium. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, uznając, że wniosek Komisji Rewizyjnej został należycie uzasadniony. Rada Gminy Kościelec postanowiła o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Kościelec. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Pragnę bardzo gorąco podziękować za to, że doceniliście nie tylko moją pracę tutaj, ale przede wszystkim pracę pani skarbnik, pracę księgowości. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że tutaj chodziło przede wszystkim i wyłącznie o budżet, o sprawy rachunkowe, ale zawsze w tym wszystkim pomocny jest dodatkowy ten czynnik ludzki w postaci was, radnych, w postaci tych radnych, którzy też tutaj byli. To jest bardzo ważne, istotne. Też pragnę zawsze, zresztą to robię, czynię, że dziękuję również moim wszystkim pracownikom, którzy nas wszystkich tutaj wspierają w tych wszystkich działaniach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i postaramy się, aby w następnych latach, podobnie jak teraz, było wszystko zgodnie finansowo, żeby nie było dla nas żadnych zarzutów i sądzę, że uda nam się to dochować, dotrzymać tego słowa, tak jak było zresztą do tej pory.